Mija 6 miesięcy. Podczas posiedzenia Rady Lord Corlys Velaryon przerywa spotkanie. Informuje o zniszczeniach, jakich doznał na stopniach, które zostały zdobyte przez Triarchię, wspieraną przez wolne miasta zza morza. Jednak król odmawia podjęcia działań, aby uniknąć wojny. Rhaenyra proponuje użycie smoków, aby pozbyć się problemu, ale król odmawia i odsyła ją, aby wybrała nowego członka Gwardii Królewskiej. Wybór pada na Crystona Cole'a, który jako jedyny ma doświadczenie w walce. Wkrótce król zachorowuje po tym, jak zranił się na żelaznym tronie. Tymczasem jego doradcy twierdzą, że nadszedł odpowiedni czas, aby znalazł nową żonę. Corlys proponuje swoją 12-letnią córkę, co połączyłoby dwa najstarsze rody i wzmocniło koronę. Ale król ma wątpliwości. Alicent coraz bardziej zbliża się do Viserysa. Ich rozmowy przerywa Otto, który informuje, że Daemon objął władzę na Smoczej Skale, gdzie ma poślubić drugą żonę. W dodatku ukradł jajo smoka, które było przeznaczone dla zmarłego syna króla. Rozgoryczony władca wysyła Otta wraz z grupą żołnierzy, aby odzyskali jajo. Gdy obie armie stają naprzeciwko siebie, Daemon wzywa smoka, przez co namiestnik jest gotowy do odwrotu. Nieoczekiwanie pojawia się Rhaenyra na Cyraxie i przekonuje Daemona do oddania jaja oraz rezygnacji z roszczenia do tronu, rozwiązując kryzys bez rozlewu krwi. Tymczasem w królewskiej przystani król szuka rady u Lionela w sprawie małżeństwa z córką Corlysa. Ten przekonuje go o słuszności tego wyboru. Następnego dnia ogłasza swoją intencję wzięcia nowej żony. Viserys szokuje wszystkich, gdy jego wybranką okazuje się Alicent Hightower. Wściekły Corlys chce odegrać się na królu i szuka pomocy u Daemona, który ma mu pomóc z karmicielem krabów, dowodzącym armią niszczącą statki z Westeros na stopniach.